Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gośćmi Zielonego Podcastu są Marysia Pac i Tomek Radzikowski. Witajcie. Cześć. Cześć, cześć. Można by tę rozmowę opatrzyć hashtagiem działka moje hobby, bo jesteście autorami instagramowego konta Rolnik z Marszałkowskiej. No ale nie tylko instagramowego konta, tylko po prostu udowadniacie, że mieszkając w dużym mieście można także hodować swoje warzywa. Da się? Da się. I powiem nawet, że uprawiać, nie hodować. Przepraszam. Ponieważ hmm. y, jestem coraz poprawiana przez Tomka, że nie wolno ich hodować, to nie zwierzęta. <laughs> no i właśnie tutaj wychodzi to, że kto rzadko bywa na wsi. My też. Naprawdę? Hmm. O, okej. Okay. No dobrze, bo ta rozmowa ma być takie, że takim odpoczynkiem od wszystkich rozmów politycznych. Jesteśmy już po wyborach. No, przynajmniej wtedy, kiedy słuchacze, słuchają tego podcastu, to jesteśmy już po wyborach. To ma być rozmowa bez żadnej polityki. To powiedzcie w ogóle, skąd ten pomysł, żeby uprawiać. Nie hodować? Uprawiać. A no, co zapisałem w notatce, hodować. No kurczę, a trzeba na to uważać. Już kiedyś na to zwracałem uwagę, uprawiać swoje warzywa. Skąd ten pomysł? Myślę, że trochę z przypadku. Ale też zostałam wciągnięta przez Tomkę. Tak, to jest trochę tak. Ja w ogóle mam taką teorię, niczym nie popartą żadnymi badaniami, ale mam taką teorię, że uprawianie warzyw i takich owoców na krzakach czy drzewach jest po prostu bardzo uzależniające. Jakby ma taki potencjał rzeczywiście zarażania pasją. I to trochę było tak, że mnie zaraziła moja babcia, kiedy byłem mały i właśnie widziałem jak na parapecie na Marszałkowskiej w kubeczkach oczywiście po śmietanie i ogórce każda babcia wysiewała nasionka pomidorów i dla mnie to było wtedy takie zupełnie nie do pojęcia że jak z tego takiego mikrego nasionka który jest w paczce 100 czy tam ileś później wyrasta ten wielki krzak z grubą łodygą i z tego krzaka pojawiają się właśnie pomidory które są już fajne smaczne i wszyscy je lubimy i gdzieś w ogóle to jest początek początków ale na mnie to zadziałało bardzo szybko. Gdzieś jak byłem w liceum, to razem z ojcem też w mieście hodo uprawialiśmy. I właśnie łatwo w to wpaść. Tak. Mieliśmy no. mikroplantacje roślin energetycznych, które miały być przesadzone później. Na, na pole. Także mieliśmy w domu kilka tysięcy sadzonek. Taka była drabina rozstawiona, Na niej były takie półki. Na tych półkach były takie mikrodoniczki, mm -hmm. to się nazywa paleto doniczki bodaj. Z tego koniec końców nic nie wyszło, ale jakby przykoda była na rok wielka. Później było tak, że właśnie udało nam się jakby pozyskać miejsce, gdzie mogliśmy zacząć jeździć, czyli naszą działkę. No i tak chyba przekazałem dalej to, te, tę pasję. Tomek, powiedziałeś, że to nie jest poparte badaniami e, ani statystykami e, dobry wpływ e, upraw e, roślin, warzyw, e, owoców. E, no Tomek, ty jesteś data scientistem, więc rozumiem, że to zamiłowanie. Ale wydaje mi się, że, bo ty z kolei Marysiu jesteś psycholożką, mhm. e, są też takie badania, że jednak obcowanie z naturą nas uspokaja, ma dobry wpływ na nas. Tak, absolutnie z głowy nie zatytuję żadnego mądrego badania. <laughs> to jest, na to się nie omawialiśmy. Tak, ale tak, zdecydowanie natura, grzebanie w ziemi ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie. Pojawił się tutaj już adres ulicy Marszałkowskiej. Wy naprawdę jest, mieszkacie na Marszałkowskiej, bo jest takie określenie rolnik z Marszałkowskiej. I to jest zwykle określenie używane pejoratywnie w stosunku do osób, które albo kupiły ziemię tylko po to, żeby płacić krus zamiast ZUS-u, czyli rolnicze ubezpieczenie społeczne zamiast tego powszechnego, bo ono jest tańsze. To jeszcze taka zaszłość Polska. Polska. Albo po to, żeby z kolei druga grupa rolników z Marszałkowskiej, to ci, którzy w cudzysłowie wyłudzają dotacje unijne, albo no po prostu korzystają z dotacji unijnych i z jakichś tam nieścisłości luk w tym systemie, że wystarczy mieć pole i od razu nieważne, czy się uprawia, czy nie, można z dotacji, z dotacji korzystać. Wy mieszkacie na Marszałkowskiej, ale nie jesteście w żadnej z tych grup. Nie, ale rzeczywiście wzięło się od tego, że Tomka tak Nazywano jako tego właśnie młodego chłopaka, i on mi o tym powiedział i ja uznałam, że to jest super zbieg okoliczności, że jesteśmy z marszałkowskiej i tak się z niego śmiali, więc to będzie nazwa. Super. E, to, to gdzie macie tę działkę? Bo jak ja pierwszy raz was zobaczyłem was usłyszałem, to pomyślałem sobie, no pewnie na jakimś rodzie, czyli y, y, ogródku działkowym. Tak, to jest to, co ludzie najczęściej myślą, i to, co nie jest prawdą, bo ta działka jest taką zwyczajną działką, właśnie nie, nie powiązaną z żadnym ogrodem działkowym. Jest po prostu pod Warszawą, mamy tam dobry dojazd właśnie z, z pomocą pociągu albo czasem samochodu i tyle jakby po prostu, po prostu jest. Okej, okay. no i co tam, w, w ogóle kiedy zaczęliście uprawiać tam rośliny? Co tam uprawiacie i jak to idzie? Czy da się rzeczywiście zaspokoić własne potrzeby robiąc to samemu? Bez chodzenia do warzywniaka, czy no, niektórzy do dyskontu. Zaczęliśmy chyba chwilę przed pandemią. Tak, myślę, że Tomek jak mnie zabrał pierwszy raz, yy, ten rok przed pandemią, ja całkiem się wkręciłam, że wow, to fajne. Tutaj wsadzam ziarenko, tu wyciągam rzodkiewkę. No ale to było takie z doskoku w lecie. Yy. A ta pandemia tak ugruntowała to, że działka stała się taką odskocznią od tego mieszkania i chodzenia w kółko. I wtedy zaczęliśmy tak rzeczywiście regularnie ze trzy, 4 razy w tygodniu jeździć. Niestety samochodem, ale wtedy wszyscy się bali z do tego pociągu. Mhm. I tak jakoś weszliśmy w taki rytm, że jasne, po pandemii już jest trudniej, ale wciąż ten raz, dwa razy w tygodniu jeździmy. No i w sumie odnosząc się do drugiej części pytania, ta samowystarczalność nigdy nie była naszym celem. Mhm. W, że wiem, że to jakiś robi dosyć duży trend w social mediach, że więcej osób tego poszukuje. Zresztą nawet moja siostra kupiła ziemię i też do tego dąży. Ale dla nas to nie o to chodzi. Działkowanie jest ciężkie. W sensie to jest nieprzewidywalne. I mamy coś, co rok temu było wielkim hitem, na przykład fasolka. Po prostu jedliśmy cały sierpień fasolkę w tym roku dwa razy. Okay. Więc y, my nie chcemy się napinać, że to ma być co, przygoda, y, satysfakcja, ale bez presji. A twoja jest starsza czy młodsza? Starsza. No, to właśnie widzisz. <grymne> tu wychodzą te różnice pokolenia. Tak. od razu. My od razu dążylibyśmy o samowystarczalności, a już młodsze pokolenia ale bez napinki. Wiesz, bo jakby gdzieś tam właśnie w takim DNA naszej tej działalności, jest taka partyzanckość, coś takiego mm, robienie czasem rzeczy jakimiś półśrodkami albo z pomocą jakichś takich dziwnych rozwiązań. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy o tym, pamiętam, jak pierwszy raz żeśmy siali warzywka, to żeby były równo w rzędach, rozwinęliśmy przedłużacz po prostu elektryczny, bo nie mieliśmy żadnego sznurka, ani nic, dałoby się zrobić prosty rządek. No I mam wrażenie, że jeżeli nastawiasz się na to, że nawet jeżeli w ogóle to jest w, gdzieś w, Kręgu Twoich zainteresowań, że a może będę samowystarczalny, to dużo takiej radości można sobie odebrać, bo no, o ile uprawa warzyw nie jest jakoś tak super trudna, jeżeli chodzi o zbiór zasad teoretycznie, no bo tam nie wiem, musi być odpowiednio ciepło, odpowiednio wilgotno, musisz uważać na szkodniki, no ale w sumie jest sporo roślin, które aż tak nie są super mocno atakowane no to w praktyce, jeżeli musisz właśnie się z tego utrzymać, tak jak rolnicy, albo jakby masz ten, taki przymus, że nie kupię nic w, w warzywniaku, to, to jakby musisz mieć bardzo wszystko, wszystkie te procesy mocno zoptymalizowane, żeby ci się wszystko udało. U nas jak się nie uda pierwsza rzecz w sezonie, no to uda się kolejna po prostu. I najwyżej nie będziemy jeść fasolki, tylko w tym roku były ogórki. I tyle. Ale żeby zrobić z tego dietę taką jakąś, nie wiem, zbilansowaną, no, różnorodną. To ogórek, kwasolki nie zostały. <grym> tak, niestety. <grym> dobrze, dobrze, dobrze o tym wiemy. E, no dobra, ale to tak bo fajnie na luzie, ale to jednak zobowiązanie. To tak jak mówiłaś Marysiu, dwa razy w tygodniu wypada pojechać. Tak, no niektórym się wydaje i myślę też, że pandemia to pokazała, że wtedy było wielkie zainteresowanie rodosami. Ludzie tego nakupowali czy jakoś tam wynajęli. Mm -hmm. No teraz... te mm. czym też ceny eksplodowały, z i tak po roku, dwóch nagle te działki stoją puste. Tak jak kiedyś stały puste tak. i opuszczone. W swoją drogą. Dokładnie. No, to nie jest tak, że wsadzisz nasionko na początku sezonu, a potem będziesz się obiadać warzywami już do końca. No to, to trzeba pojechać, podlać, wyskubać te chwasty, zobaczyć, czy ślimaki ci wszystkiego właśnie mhm. nie zjadły. Mm, więc no, tak, jest to spore zobowiązanie tak naprawdę. No walka ze ślimakami chyba szczególnie trudna, jeżeli chcesz stosować tylko metody naturalne. Tak nie wygrana przez nas. No dobrze, to pozwólcie, żeby sobie słuchacze też zwizualizowali trochę, jak duża jest wasza działka, i powiedzieliście już, że można dojechać kolejką. To super rzecz, jeżeli ktoś w ogóle o tym myśli, żeby móc sobie tak wygodnie, niekoniecznie wsiadać te dwa razy w tygodniu w samochód, tylko wsiąść w kolejkę, coś sobie poczytać po drodze, wysiąść i, i dojść do, do, do działki. To powiedzcie, jak ona jest duża i w, w, może w którym kierunku od Warszawy? Okej, okay. to działka ma około 1000 metrów, więc to też wracając do poprzedniej kwestii, w zasadzie z tego co wiem, wyklucza zrobienie z niej samowystarczalności, uzyskanie przy, przy jej użyciu samowystarczalności, bo jest to po prostu zbyt mały obszar. Ale trochę większy niż te rodosy, właśnie mhm. sławne. Jest w kierunku Pruszkowa, w, w tamtych okolicach. No i co, jest tam mały domek, jest tam trochę zastanych już starych drzew owocowych, krzewów, które głównie my chyba wsadziliśmy, tak mi się wydaje, jakieś borówki i tak dalej. No i jest, cały ten, ten, jest cała ta przestrzeń warzywnicza, gdzie żeśmy zbudowali skrzynię, i w tym roku pojawiła się szklarnia. O, ekstra. Przetrwała całe lato. W zasadzie to się budowała całe lato, A, okay. bo... bo wiem, że czasem te ostre deszcze potrafią pokrzyżować plany ze szklarnią. Tak, ale właśnie tutaj dochodzimy do kolejnej jakiejś takiej rzeczy, która jest nasza, czyli takie, nie wiem, domykanie obiegu, trochę próba zrobienia czegoś bez, nie wiem, kupowania gotowych rzeczy. Tak samo ta szklarnia jest zrobiona właśnie ze starych okien, które kupiliśmy od jakiejś kobiety, której zmarł mąż i też chciał zbudować z niej szklarnię, ale nie zdążył. Więc cała drewniana konstrukcja do tego powstała, mhm. którą tam ja zaprojektowałem i robiliśmy później, więc to jest taki. Staramy się jak najmniej rzeczy kupować w sklepie, co czasem było nawet niezbyt rozsądne, jak jest jakiś stary szpader, który mi się nie dało kopać. To, to są błędy, których bym drugi raz nie zrobił. No i jakby staramy się wiele rzeczy uzyskiwać. Nie wiem, chodząc wieczorem na spacer na śmietnik i są jakieś deski, które zużywamy. To jest jakiś taki motyw też ważny. Tak, to jest właściwie codzienny rytuał, wieczorny spacer pośród mieściu, po śródmieściu, po kontenerach ze śmieciami. Super, a macie jakieś pieska, czy, czy, czy sami sobie spacerujecie? Nie, sami spacerujemy. Na okay. no, piesek to pomaga zawsze w takich, takich spacerach. Nie mamy z tym problemu, jak w zegarku codziennie. Super, no 10 tysięcy kroków w ciągu dnia trzeba kiedyś zrobić. No dobra, a powiedzcie, gdyby ktoś się zastanawiał nad tym, i, i jaką działkę wybrać, czy gdzie, to nas co zwracać uwagę? Macie może jakieś porady tutaj już z własnych doświadczeń? No, ja myślę, że przede wszystkim lokalizacja. Mm -hmm. Ten dojazd musi być dobry. I to jest fajne, jak on jest jednak jakąś komunikacją zbiorową, bo, no właśnie, można poczytać, Tomek zawsze pracuje w pociągu, mm, Na no, a samochód to, no po pierwsze, y, ideologicznie nie nasza rzecz, ale no marnuje się ten czas w samochodzie mm -hmm. po prostu. Więc dla mnie przede wszystkim lokalizacja to jest to. Nie wiem, czy coś jeszcze? Mm, no... Jakby to też zależy znowu, jak bardzo chcemy do tego podejść no nie wiem, profesjonalnie. Bo jeżeli znowu chcesz mieć jakieś super efekty, no to pewnie też jaka jest tam gleba. Ale, no pewnie a, tak. Ale jeżeli nastawiasz się na to, żeby małymi kroczkami dochodzić do czegoś, to nie jest aż tak ważne. Bo tak jak właśnie wspominałem, jak my zbudowaliśmy te skrzynie uprawowe, gdzie, gdzie teraz większość naszych warzyw. Rośnie, no to, to jest jakby na tyle wydzielona i nie za duża przestrzeń, że można tam mieć dosyć dużo tych warzyw, ale jakby, no nie wiem, można sobie wyprodukować tę glebę poprzez kompostowanie. I tam w zasadzie to, że pod tym jest super twarda glina i marchewki nam wyrastały takie tyczki, to już nas nie obchodzi, bo po prostu przysypaliśmy to tym nowym i jakby sobie, sobie żyje. Chyba ważna jest jeszcze woda. To jest, żeby jakiś. Dostęp do wody. Nie wiem, jak jest jakaś studnia, to pewnie super. Jeżeli nie, to jakiś trzeba znaleźć sposoby, żeby właśnie magazynować deszczówkę albo coś w tym rodzaju, bo, bo jakby szczególnie tak jak ostatnio obserwujemy w tym roku to był totalny koszmar. Jeżeli ponad miesiąc nie padało, to nie ma szansy nic wyrosnąć bez intensywnego podlewania. No i pewnie będzie coraz gorzej no. na całym świecie, w tym także w Polsce. To jest podkazu o klimacie, więc słuchacze już dużo na ten temat słyszeli. I jak macie zorganizowaną tę działkę? Bo powiedziałeś o skrzyniach, powiedzieliście o krzewach owocowych. Co tam jeszcze jest? No jakieś takie budynki gospodarcze małe, taka szopka. No właśnie jest ten domek, przy którym zbieramy deszczówkę. Nie wiem, no chyba więcej, więcej tam nie ma za bardzo co być. Na pewno nie wykorzystujemy całej tej przestrzeni, bo mm -hmm. tysiąc metrów... Może e, chciałbym jeszcze o zapytać. Tysiąc metrów. E, ja potrafię sobie to zwizualizować. Mm -hmm. Nie wiem, czy każdy potrafi sobie to zwizualizować. Czy to wystarczy, czy nie? Ja myślę, że nawet za dużo. Że my mm -hmm. naprawdę nie korzystamy z całości. To jest taka działka, gdzie w ogóle dookoła mieszkają ludzie, więc mają swoje domki. I taki klasyczny układ, że jest taka przestrzeń z przodu, gdzie niewiele się dzieje. Domek i za tym jest taka nasza główna część. więc Spokojnie połowa tego, to jest aż potąd, żeby y, mieć swoją działkę. No i co uprawiacie poza tymi ogórkami w tym sezonie? Co się udało? Hmm. Niewiele. <laughs> to, to był ciężki sezon. Myślę, że to była okay. bardzo duża lekcja pokory. A ciężki sezon dlaczego? Słucho. Mm -hmm. y, mimo tego, że właśnie przynajmniej raz w tygodniu ktoś był, to no, przy tym słońcu to wszystko zdychało każdy wyjazd na wakacje, że nas tam nie było dłużej niż tydzień. Umierało całe, um, zasiew, nie wiem, cały zasiew, jak się nam mówi na to. Różnie, bo też część w sumie wsadzaliśmy rozsady, więc... Pumanklatura <grym grym grym> jest, jest bardzo bogata. No nie no, Tomek, to, to jesteśmy po to tutaj, żeby się nauczyć, więc mów, mów, słuchamy. No, też taki podstawowy błąd to jest to, że się sieje i sadzi i siejesz z nasionka, mhm. a sadzisz sadzonkę, która już gdzieś rosła. I to jest nagminnie mylone przez ludzi praktycznie wszystkich I, i z branży, i nie z branży, to sadzą te ziarenka albo sieją dużą roślinę już. To jakby standard. Okej. Okay. A co było na takim największym rozczarowaniem tego sezonu z tego co wysialiście albo posadziliście? Hmm. No bo sukcesem były te ogórki, no to już jest tu ustalone. A ja wiem co, nasze sałaty, bo sałaty rosły pięknie, mm -hmm. ale w tej skrzyni dostał nam się jakiś karczownik czy inny gryzoń. I okay. to było tak, że ja myślałem, że zwariowałem, bo jednego dnia byłem, podlewałem te sałaty, i dosłownie, kolejnego dnia też przyjechałem na działkę i patrzę, jest tylko dziura bo jakby w miejscu, gdzie ona była, jest tylko otwór w ziemi. Mm -hmm. Ja myślałam, że nie, może ktoś mi to ukradł albo coś. <laughs> Tego nie rozumiałam o co chodzi. No, jakby jak taka wiesz, już to była duża sala, to naprawdę mm -hmm. taka do zbioru praktycznie. Nie wiem, taki jakby, to jest niemożliwe. Ta przy... czarna dziura i ten karczownik, to, to, to zażarł? Przepraszam? Tak, tak. I za trzy dni nie ma kolejnej, nie? I ja będę taki, dobra, zbieram wszystko, co tam jest. Przecież, <śladł> 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 trzeba, co, trzeba to gdzieś na zapas po prostu się obieść, ile się da, bo zaraz zniknie. Nie? Ale podejrzewaj sąsiadów? Nie, nie, aż tak. Nie, to nie. Że... No, A jak sobie z nim poradziliście? W ogóle y, y, wam przyświeca jakaś taka myśl, żeby to było jak najbardziej ekologiczne? Czy w ogóle w stu ekologiczne to co robicie? Czy dopuszczacie jakieś środki y, ochrony? Y, bo, bo o tym jeszcze nie porozmawialiśmy. No staram się, żeby było jak najbardziej ekologiczne. Przeglądamy stare perolowskie książki o hmm. ogrodnictwie i działkowaniu. Tam jest skakująco dużo wiedzy, którą teraz Instagram odkrywa i zachwyca się, jakby to wszystko już było i to wszystko nasze babcie stosowały. Zaglądamy do jakiejś permakulturowej wiedzy, ale no właśnie nie mamy ambicji, żeby to wszystko było stuprocentowo idealne. Czyli nie starać się o certyfikat eko. No nie. <laughs> y no tak. Ja nie wiem, co dalej myśmy mówić. No słuchajcie, myśmy tutaj potrafiliśmy się od nas nauczyć, czy ja i słuchacze, więc ja, ja, ja chłonę wiedzę. Nie no, ale takie rzeczy... Ty, 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 ty jak są tym karczownikiem sobie poradziłeś? W zasadzie to jeszcze nijak. Mm. Tam trochę żeśmy go odstraszali karbidem. To też jest w ogóle taki stary sposób, że... A karbid to co? To jest jakiś wodorotlenek albo coś, ale z grubsza jak zalejesz to wodą, to to niezbyt fajnie pachnie. I to nic temu karczownikowi nie robi, oprócz tego, że go odstrasza. I rzeczywiście trochę odstraszało, widziałem. Natomiast myg jest taki, że teraz po sezonie, kiedy już wszystko przestanie w tych skrzyniach rosnąć, no to całą tą ziemię będę wysypywać i od dołu tej skrzyni zamontuję taką metalową siatkę, hmm. żeby on nie mógł tam wejść, bo była wcześniej jakaś stworzywa, niby na krety, ale chyba poradził sobie z nią i stąd okay. problem. Ale tu właśnie to są pewne takie rzeczy, te karczowniki, no to tak naprawdę pozbyć się tego jest nie sposób. Nie wiem, jak czytałem jakieś z, z, opisy zmagań ludzi na forach internetowych, to jest albo trzeba by to jakoś wytruć naprawdę bronią, y, jakimiś środkami, które mają multum czaszek na opakowaniu i trupich czaszek i mm. po prostu są mega szkodliwe. No albo to jest taka zabawka w kotka i myszkę, bo on się kilka razy w roku rozmnażać, że coś w tym rodzaju, więc y, jakby nie do opanowania w sposób taki. Nie wiem, farmakologiczny czy, czy, czy chemiczny. Czy, czy chemiczny, no. A skąd czerpiecie wiedzę? Bo wspomniałaś już o tych perłowskich książkach. No, są też tacy Instagramerzy współcześni, którzy się dzielą wiedzą, na przykład Sebastian Kulis, roślinne porady, zresztą był <grym> tu kiedyś gościem w Zielonym Podcaście, podlinkuję odcinek z nim. No i skąd jeszcze? Są rzeczywiście takie mocne fora, gdzie można rzeczywiście czegoś się dowiedzieć, ale też zasięgnąć opinii w takiej atmosferze innej niż. <grym> wyszukaj sobie tę informację, bo była już tysiąc. 500 razy, albo let me google it for you, bo to już jest wszystko w internecie? O dziwo tak. Fora ogrodnicze nawet do dzisiaj to jest chyba już taka ostatnia enklawa for, mm -hmm. forów, bo naprawdę co roku pojawiają się tematy, nie wiem, pomidory 2023, mają po 50 stron. Super. I rzeczywiście ktoś rzuca zdjęcie, że coś tam, nie wiem, jakieś są objawy chorobowe i za każdym razem... Spokojnie rzeczowo jest tłumaczone, dlaczego tak, a nie inaczej, i ewentualnie co z tym zrobić. Więc y, wydaje mi się w ogóle, że y, fora są chyba lepsze nawet niż Instagram. Tak, to, tak ja uważam. No, Instagram jest ciężki. No, no. Instagram jest ciężki. Że jako <laughs> psychologka możesz to powiedzieć każdemu. Słuchajcie, Instagram jest ciężki. Mniej Instagrama, <laughs> mniej TikToka, więcej real life. <laughs> Tak, ale też yy, ta działkowa społeczność, znaczy ogrodnicza, szeroko rozumiana, jest fajna. To znaczy mamy dużo kąt, które śledzimy, które nas też śledzą yy, i może to nie jest jak taka encyklopedyczna wiedza, ale można zarzucić pytaniem, nie wiem, na naszej cukinii są białe placki, o co chodzi i ileś osób rzuci pomysłem, czym to może być, nie wiem, czy będzie to dobry pomysł, ale daje jakiś kierunek szukania i można potem na tych forach na przykład już wiedzieć, yy, czego się szuka. A pomidory 2023, powiedzieliście, że to był temat. Moi przyjaciele pierwszy raz wysiali pomidory na Tamce, tutaj niedaleko, w centrum Warszawy, na balkonie. No i mieli tak ogromne zbiory, nawet jak wyjechali na tydzień, to byłem je podlewać, bo były ogromne upały, to teraz zawinąłem dwa takie dorodne pomidory, ale byliśmy o to umówieni, że to wiecie. <śmiech> Jasne. <śmiech> wiedzą, wiedzą. To, to, to trudne było? roku, bo oni zachwyceni. Powiedzieli, że świetnie, super proste i nie spodziewali się, że hodowanie własnych pomidorów jest taką przyjemnością. to są właśnie... Uprawianie oczywiście. Uprawianie, nie hodowanie. To są właśnie balkonowi rolnicy. O, oni nie no wiedzą. Tak. Nie wiedzą, co to jest prawdziwe rolnictwo tak. na działce. Nie, ale właśnie pomyślałam, że pomidory były hitem tego roku. Okay. To mi się potem przypomniało. Ale jest tak, że pomidory były naszą największą zmorą. To jest najbardziej wysiłkowa uprawa. Okej, okay. To trwa parę miesięcy. Masz cały dom zajebany mi pomidorami. No to już nie będzie odcinek e, d, 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 dostępny do, do 18. roku życia. <laughs> Więc tak, masz dużo pomidorów. Cały parapet, albo dwa parapety, tak. albo trzy parapety. Tak, zaczynasz od tego, że masz te ziarenka, potem musisz je rozsadzić, pikowanie. Jakby one się rozrastają, rozrastają. coraz bardziej twój dom przejmują. Po czym sadzisz je w ziemię. Jest fajnie, fajnie. Przychodzi zaraza ziemniaczana i nie masz nic. O nie, i tak się zdarzyło u was? Dotychczas co roku tak było, okay. ale w tym roku mamy szklarnię. <grym> Ach, no tak. I chociaż ona była jeszcze taka, nadal zresztą nie jest dokończona, to stanowi wystarczającą ochronę i po raz pierwszy, jak jemy w hurtowych ilościach własne pomidory. I to jest mm -hmm. hit. No to jest hit, jeszcze biorąc pod uwagę, ile teraz dzisiaj... W sensie <laughs> ten wątek finansowy może, możemy teraz poruszyć, no bo idąc gdziekolwiek po warzywa, w tym roku, już w zeszłym roku, widzieliśmy, jak bardzo one podróżały. Myślę, że dla wielu ludzi też jest swego rodzaju, szczególnie dla wegetarian czy wegan, to jest swego rodzaju skandalem. Jak tanio można kupić, no wiadomo, w, w, w hipermarkecie czy, czy, czy w dyskoncie, tanio można kupić mięso, nie czy to kurczaka, czy, czy wieprzowinę, to wszystko, co jest tak bardzo dotowane, a jak drogie są warzywa. ale zastanawiam się, czy przy, tej, przy tym nakładzie pracy, która oczywiście może być terapeutyzująca i odprężająca, ale też innych zasobów, no, trzeba tam dojechać, trzeba to podlać, żeby podlać, albo trzeba mieć wodę skądś, albo jeżeli się zbiera wody, to trzeba było w to trochę zainwestować. Jak to finansowo wygląda, i czy w ogóle się nad tym <laughs> zastanawialiście, bo by się zrobiła taką minę, o oh, no! <laughs> Nie wiem, co zachęci ludzi, jak powiem, jakie są realia. Ale nie właśnie to jest fajne, żeby to było o realiach. No. Nie takie idealizowanie i pokazywanie, że to jest piękna utopijna wizja, każdy z nas będzie miał ugródek. Każdy jest po prostu dużo roboty i biorąc się za to, trzeba mieć tego świadomość. No, to jest drogie hobby. Okej. Okay. No, my... Rozwij proszę, rozwińcie proszę. No my i tak robimy to tak bardzo właśnie, znowu partyzancko, że. Hmm no nie wiem, te nasze zbiorniki na wodę, to dotychczas były beczki takie dwustolitrowe, które były kupione, używane po oliwkach z Grecji. Jakby pojemniki... Jeszcze myślałem, że powiesz, że po oleju napędowym. Nie, aż tak to nie wiem. Eko. Eko. Zero waste, zamknięty obiekt. Jakbyśmy chcieli, nie wiem, pojechać do marketu budowlanego i kupić dedykowany pojemnik na deszczówkę, to jest parę razy droższy, od razu. I mimo wszystko koszty są znaczące, wydaje mi się. Natomiast też mam takie wrażenie, że to jest jakieś takie budowanie sobie bazy. No bo kupujesz te zbiorniki raz, kupujesz ten wąż ogrodowy raz, dopóki no tam przez parę lat on będzie działał. Te skrzynie budujesz raz, i ja mam taką nadzieję, że dojdziemy do takiego sezonu. Kiedy rzeczywiście będzie, na teraz. nie będzie aż tak <laughs> dużo <przewodzenie> <laughs> jakby trochę się wyda, ewentualnie te nasiona, ale nasiona są relatywnie super tanie. No jakby to nie jest jakiś nie jaki problem i rzeczywiście będziemy w tym do przodu. <laughs> ja myślę, że co roku mamy jakiś nowy projekt. Rok temu były to skrzynie i to zajęło cały sezon. W tym roku jest to szklarnia. Jasne, że my zbieramy te rzeczy ze śmietników, szukamy tanich opcji na Eliksie, to też jest czas, ale wciąż jakby te doda dodatki do tego kosztują pieniądze. Ja tego nie sumuję w głowie. Wiem, że tam jak jakieś jak Excel miał kiedyś, nie wiem, czy na no, normalny. No, no, data scientist. <grym> tak ale no, to nie jest mało. Okay. A powiedzcie jeszcze proszę, bo wspomnieliście o sąsiadach, że to jest działka otoczona domami. Jak sąsiedzi zareagowali na to, że zaczęliście sobie tam uprawiać warzywa, i czy może ich czasem możecie poprosić o pomoc? Czy, czy to by było trudne? No bo hmm. wyobrażam sobie, że każdy chce wyjechać w pewnym momencie w wakacje gdzieś indziej, czy to na festiwal, czy, czy odpocząć na Mazurach, czy pojechać w góry. No i to się robi problem, gdy nie wiem, rodzice nie mogą tam pojechać albo przyjaciele nie mogą tam pojechać, zająć się, ogarnąć tego przez tydzień czy dwa. To znaczy, chyba ten nasz system działkowy nigdy nie był tak planowany, żeby był jakoś łatwo przejmowalny przez kogoś obcego. Że no w tym roku to i tak już mamy jakieś takie pompki, do wody i tak dalej, i to się jakby łatwo podlewa. Ale rok temu to w ogóle lataliśmy jeszcze z konewką i z wiadrami. Więc chyba nie mieliśmy nigdy takiej chęci, żeby kogoś angażować. Ale w ogóle co jest ciekawe, dużo ludzi posiadając pod Warszawą dom jednorodzinny niespecjalnie coś uprawia, że mają tam duże połacie trawnika i tuje i to chyba no, w wielu przypadkach tak jest. To prawda. Na, nawet specjalnie nie, nie kompostują rzeczy, co, co jest dla mnie ciekawe, że, że warto opłaca im się jakby pakować to do pojemników, zbierać te bioodpady, czy tam wrzucać ze mieszanymi, a nie jakby wynieść na na kompost i mieć później jakąś z tego żyzną glebę. No, moi rodzice są od lat e, królami kompostowania. Niczego nie mogę im zarzucić. Pamiętam, jak, jak to wyglądało u nas w domu, gdy, 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 gdy razem, gdy z nimi mieszkałem. No, coś jeszcze o tych sąsiadach? No, no, ja czuję, że mimo tego, że to jest takie podwarszawskie, to my tam trochę odstajemy. Że komentarze, że miastowi to nie koszą trawy, że pojawia się nastęczowa flaga, mm -hmm. m, która nie została dobrze przyjęta. Naprawdę? No, o mm. kurczę, no ale super, że to robicie. Tak. Myślę, że trzeba bo... oswajać y, także mniejsze miejscowości. Tak, ale też myślę, że trochę się wtapiamy, bo z nami sąsiaduje y, Ciocia Tomka. O, fajnie. I że ja obserwujesz, że właśnie kupiła sobie skrzynię. Y, jakieś tam nasionka od nas weźmie, tu nam jakąś sadzonkę podrzuci. A przedtem na miejscu skrzyń był stawik niezbędny. Mm -hmm. Został zasypany, no i teraz sam słowa żywa. Więc ja też mam wrażenie, że to też się nie wzięło znikąd, że ona trochę się interesowała, a co to, te skrzynia, to tam lepiej rośnie, ciekawe. Mm -hmm. Więc jakoś tak po cichu, ale ta inspiracja też idzie. A czy możecie proszę jeszcze, bo powoli musimy kończyć, ale czy możecie jeszcze proszę rozwinąć hasło permakultura, bo wydaje mi się, że część osób już mogła je gdzieś słyszeć w trakcie innych rozmów, czy gdzieś w jakichś artykułach, ale tak to brzmi. Nie wiem, co znaczy do końca. Ja bym się w to nie pakował, bo wyznawcy permakultury i nie bez powodu mówię tutaj słowo wyznawcy, okay. to są właśnie trochę tacy elektrodziarze, zieloni elektrodziarze. Gras, I... kancelują nas. To. Kim, są, kim są elektrodziarze? To są użytkownicy forum Elektroda, którzy są właśnie A. bardzo niemili, mają ogromną wiedzę, ale nigdy nie chcą się z nią dzielić i na proste pytanie odpowiadają trudnym wywodem, z którego wynika z Przydać 10 książek, albo iść na studia, i wtedy możemy w ogóle zacząć rozmowę. I tak samo jest tutaj, że w zasadzie każdy, kto próbuje się w permakulturowość zapakować, w cudzysłowie, to musi odbierać ataki, że robi coś źle, że to jest niezgodne z zasadami. Więc ja nawet nie wiem, że tutaj takie jakieś definiowanie tego jest. W Zasadne. Ja bym się bała trochę tą definicję podawać. Na pewno z nami o źle, czegoś nie zrozumiałam. <laughs> Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, że są osoby, które tak ostro stoją po stronie permakultury. Mm. Że... Tak, grupy na Facebooku to nie jest miłe miejsce. No tak, ogólnie grupy na Facebooku to jest, dość to jest dość charakterystyczna przestrzeń. Myślę, że w różnych tematach są grupy i wszędzie atmosfera jest dość podobna. Ja dobrze znam grupy kawowe i wiem też, jak panuje atmosfera. Więc... Zaglądam, zaglądam jak muszę. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo też ten wątek się już tutaj pojawił. On jest. Mega ciekawe, czyli ta samowystarczalność, ale też może taka wizja, że mieszkając w miastach, moglibyśmy sobie sami hodować, uprawiać, Krzysztof, trzy razy uprawiać, uprawiać, uprawiać. Dobra, mamy to. Czy że moglibyśmy sobie sami uprawiać warzywa? Pewnie w takiej wersji, że każdy ma swoją działkę, to jest w ogóle nie do wykonania. Pewnie bliżej, ciekawe w ogóle jaki jest ważny to pogląd, to są jakieś takie wertykalne uprawy, pewnie też docelowo niestety w jakichś kontenerach, no bo klimat się zmienia, raz, raz za mokro, raz za sucho, ale tak, żeby każdy mógł sobie pojechać na działkę, niewykonalne i też pewnie czasowo to niewykonalne w dzisiejszym świecie dla wielu osób. No, to jest gruby temat. Okay. No, ale słuchajcie, trochę czasu jednak jeszcze mamy. <grystanie> no, Ja myślę, że przede wszystkim jakimś ideałem byłyby wspólnoty. To znaczy jakaś właśnie większa działka, którą się grupowo uprawia mm. I wtedy można jakby jakieś mieć dyżury, podziały, odpowiedzialności. Trochę taka kooperatywa, tak jak mamy tak. kooperatywę dobrze w, mm -hmm. w Warszawie z, ze sklepami, z, no w sumie właśnie też z, z, między innymi mm -hmm. z warzywami i owocami. To mi się wydaje jedynym takim realnym rozwiązaniem, ale na pewno też ciężkim do wdrożenia. Mam wrażenie, że nie mamy tak kulturowo wpojonej tej współpracy i dzielenia się tym zyskiem, że... Ale pięknie to brzmi. Miło no, pięknie to brzmi. No, w Polsce mamy chyba coś takiego, że bardzo lubimy prywatyzować zyski, a uspołeczniać wszystkie niewygodne straty, i tak, żeby stratą się podzielić tutaj z innymi, ale zysk zostawić dla siebie. Tomek, jeszcze jakaś Twoja refleksja na koniec? Znaczy to jeszcze mikro wtrącenie, że to nie tylko w Polsce mamy tendencję do prywatyzowania zysków i uspołecznienia strat. To na szczęście jest, albo na szczęście, albo niestety, ale jest dosyć uniwersalne. Ale też wydaje mi się w ogóle, że budowa tych takich społeczności jest o tyle utrudniona, że rzeczywiście każde twoje zachowanie wpływa na efekt i łatwo jest później obarczać kogoś odpowiedzialnością za to, że coś się nie udało, bo akurat na twojej, że tak powiem, zmianie wystąpiło jakieś zjawisko, a tak naprawdę być może, no tak naprawdę nie miałeś na nie żadnego wpływu, ale gdzieś to tam jest, że nie dodbałeś czy coś tam. Więc wydaje mi się, że właśnie te społeczności pozostaną taką bardzo idealistyczną wizją. Ale to, co jest blisko tego, co mówiłeś, to chyba nie jest, przypadek, nie jest przypadkiem w ogóle to, że jeżeli zostały wokół Warszawy jakieś farmy, takie duże gospodarstwa, zwykle rodzinne, to one teraz sobie bardzo dobrze żyją, bo restauracje od nich kupują i na jakichś tam ekotargach, ryneczkach. No bo to jest ze wszechmiar słuszna idea, żeby rośliny były blisko, nasza żywność była blisko nas, no bo ona jest dłużej świeża chociażby, jeżeli została rana zebrana i za trzy godziny jesteśmy ją kupujemy. Więc I myślę, ma niszczyść że... ślad węglowy, bo nie tak. trzeba jej wozić daleko. Więc myślę, że paradoksalnie być może w tę stronę będzie to zmierzać, że dobra sieć dróg wokół Warszawy sprawia, że nie wiem, jeżeli ktoś jest pod Grójcem czy gdzieś, to to jest spoko odległość jeszcze właśnie, żeby, żeby być blisko metropolii i i zaopatrywać ją. No samo, samodzielnie, no to tak jak powiedziałeś, to nie do zrobienia jest. Nie mamy tyle areału. <słóż _ <słóż _> no i chyba tyle optymistycznych osób, tak jak wy. <słóż _ <słóż _> Marysia Pat, Tomek Radzikowski. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. No i jeszcze na koniec pytanie, jakie prace was czekają w, w wasze, na waszej działce na jesieni? <słż _> <słż _> Westchnięcie na początek? No, najważniejsze, czyli przygotowanie wszystkiego na nowy sezon. Mhm. Jak to się zrobić teraz, nie trzeba będzie na wiosnę. Więc czyszczenie grządek, jakieś ostatnie koszenie, wykończenie szklarni, posadzenie drzew i krzewów, do czego wszystkich zachęcamy. Jeśli mhm. macie ogródek, to wsadzajcie w ziemię wszystkie drzewa, krzewy, to jest ten czas. I co jeszcze? Nie wiem, wydaje mi się, że w miarę wyczerpałaś. Słuchajcie, no to bardzo wam dziękuję za rozmowę. Można was obserwować na Instagramie Rolnik z Marszałkowskiej. Jeżeli ktoś się chce do czegoś przyczepić, to nie musi w takim razie otwierać Instagrama i po prostu czasem uwagi można zostawić dla siebie. Słuchajcie, feedback is a gift, ale nie przesadzajmy z tymi prezentami. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij, subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.